To przecież tylko ego, prawda? Nagrywam oderwane od siebie myśli będące swoistymi listami do przyszłości. To tylko desperacka próba osiągnięcia nieśmiertelności. Ale ty powinieneś to wiedzieć. Tak, to był mój pomysł, mój projekt, ale pomagało tak wiele osób. Osób, których nawet nie znam. Osób, których nigdy nie spotkałam. Osób potrafiących robić rzeczy, których nawet w niewielkim stopniu nie pojmuję. A jeżeli nam się udało i ktoś tego słucha, nie mogę całego sukcesu przypisać wyłącznie sobie. To, co osiągnęliśmy, osiągnęliśmy wspólnie. A jeżeli zawiedliśmy, to bez znaczenia.